Siemano ekipo, witam was serdecznie! Oshi! Watermelon! Taki fajny energetyk! Ice Cool Effect, wiecie, te sprawy. Oshi! Bardzo fajna firma w ogóle, produkująca energole, no... Mająca na przykład wiedźmińskie eliksiry, one były też spoko. Wszystko fajnie, ładnie! No dobra. Nie mam wielkich... nadziei, jeżeli chodzi o to. Moi drodzy, otóż i on jest ten, którego naprawdę bardzo dawno nie piłem, ten, którego naprawdę bardzo dawno nie widziałem, bo ten Oshi Watermelon pojawił się tak w zasadzie wczoraj w Lewiatanie po naprawdę bardzo przystępnej cenie, więc dlatego, skoro taki powrót, to dlaczego by nie nagrać o tym? A o tym, że to jest jeden z lepszych energoli, bo mamy na przykład L-argininę, naturalną kofeinę, ten Ice Cool Effect mnie naprawdę ciekawi, bo wiecie, cukierki, coś takiego. Smak arbuzowy, może ta seria by się kiedykolwiek rozwinęła? Może, nie wiem, Tiger by zrobił jakiekolwiek watermelon z dodatkiem takiego efektu? Jakby zjadł cukierki lodowe. W sensie zrobił już napój o smaku cukierków lodowych. Niektórzy kochają, niektórzy nienawidzą. Ja jestem bardziej z tej pierwszej, a nawet można powiedzieć, że pomiędzy. Naprawdę to strasznie smakowało blakiem, a no dobra, lepszym blakiem, ale jednak blakiem. Więc okej, jakbyście też coś słyszeli, to moja siostra z mamą są na chacie. Oni jeszcze nie sprawiają takich odgłosów jak, dajmy na to, mój tato, ale lepiej jest, kurde, jak jestem sam, mogę w końcu coś omówić. I co? 80 mg kofeiny to już standard. Jak tam jest właśnie z tymi, z witaminami? Jest na 250, let's go! W ogóle Oshi Polska jest chyba jedyną firmą, oprócz Monstera i tym podobnych, która dodaje wartości też na 250 bądź 500 ml. Woda, soki jabłkowe z zagęszczonego soku, cukier, dwutlenek węgla, kwas cytrynowy, regulator kwasowości cytryniany sodu, aromaty L-arginina, jest oczywiście... koncentrat barwiący z czarnej marchwi, naturalna kofeina, substancja słodząca sukraloza, nie ma aspartamu. To też jest kozak. Witaminy prawie standardowo, bo mamy niacynę, kwas pantotenowy, witaminę B6 i kwas foliowy. A kwas foliowy to nie jest przynajmniej witamina B12? Musiałbym to sprawdzić, jeżeli... to będzie to, to mamy tutaj standard, tylko że kwas foliowy zamiast witaminy B12, czyli ta normalna nazwa witaminy B12, też takie bardziej profesjonalne, pewnie tutaj może być? Nie, nie widzę tutaj. No i dobra, wartości odżywcze, moi drodzy. Ta 250 ml puszka dostarczy wam 53 kilokalorie, poniżej 0,5 g tłuszczu, z czego 0,1 g poniżej to są kwasy tłuszczowe nasycone, węglowodanów 12,3 g, w tym cukrów 11,8, poniżej 0,5 g białka i soli 0,3 g. Z witamin oczywiście niacyna 18 mg, kwas pantotenowy 6,75 mg, witaminy B6 1,58 mg i kwasu foliowego 225 mikrogram. I już tutaj nie sądzę po tej wartości, że to jest witamina B12. Oczywiście wszystko się sprawdzi. Moi drodzy, otwórzmy to i sprawdźmy. Bo kurde, mamy tutaj energola, który naprawdę bardzo dawno... którego bardzo dawno nie widziałem. Umówmy się tak. Kiedyś było tego zatrzęsienie. Teraz to już jest tylko sytuacja taka jak przy Tigerze Blue Screen. Czasem, kurde, a nawet był jeszcze jeden, dzięki moim ludziom z Discorda też wiem. Jeżeli go kiedykolwiek znajdę, okej.
Mogę go przetestować. Na razie otwórzmy to i sprawdźmy. Ice Cool Effect. Arbuzowe cukierki lodowe? To może być ciekawe. Ty, kurde, coś mi to przypomina. Ej. Okej, okay, Ice Cool Effect. Ale czemu to pachnie jak Tiger herbaciany? Ty, no jeden do jednego. Ja bym nie powiedział, że to jest arbuz, tylko po prostu melon. Tu pachnie jak melonowy Rebel Tea od Tigera. Herbata melonowa. Rebel Tea czy Sonic Tea? Ostatnio, kurde, zapomniałem. Ale melonowa herbata od Tigera. Może jest to przez ten Ice Cool efekt, ale ja pierdzielę. Dobra, kolorystycznie czerwień. Umówmy się, to musi być czerwień. Sądząc po tym, że to jest arbuz, a wszelkiego rodzaju arbuzy są czerwone, ale może być tak, że to może być ciemniejszy dzięki temu, że to mogą być te cukierki lodowe. Nie wiem, jak to mogę interpretować też. Ale jest taki czerwony, przypominający dobrze znaną przez nas ukochaną oranżadę Helenkę. Więc co? Spróbujmy to i przekonajmy się, bo pachnie naprawdę zaskakująco. Ja pierdzielę! Żeby dać coś takiego, to trzeba być perfekt. Mam nadzieję, że żaden z Tigera tego nie będzie pił, bo jeszcze posądzą, że kopiują pomysły. Ale tu nie ma ani jednego grama herbaty. Sprawdźmy. Aż wzdychnąłem, żeby zobaczyć, czy na pewno jest Ice Cool Effect. Jedno jest pewne. Dobra, najpierw te wszelkiego rodzaju inne te. Okej, okay. Mamy tutaj arbuzowy energol. Kolejny energol typu cukierkowy smak w 100%. Ale tu już można powiedzieć, że to może być że to może być potwierdzone, bo wiecie, Ice Cool Effect równa się cukierki lodowe. I naprawdę tutaj jest taki idealny balans takiego smaku arbuza i cukierków lodowych. I to bardzo przypomina herbacianego Tigera. Nie powiem, że jeden do jednego, no bo tam jednak był bardziej zawarty smak herbaty, arbuza, w tamtym przypadku melona. I była też taka lekka mdłość z tego mleka. Tutaj jest stricte postawione na smak arbuza ze smakiem cukierków lodowych i to w idealnym balansie. Overallowo ja bym kurde powiedział, że to jest chyba jeden z gorszych arbuzowych energoli, ale co tutaj można powiedzieć innego energolu za 2 złote? Tu i tak jest naprawdę idealny energol, jeżeli chodzi o sam smak. Intensywność smaku, nie za mała słodkość. Skład taki idealnie podstosowany pod takie zdrowsze energole. Naturalna kofeina. Ej! Gdyby nie ten taki sobie smak, ja bym to kurde kupywał częściej. Ale wiadomo, przy tych dwuzłotowych energetykach można się naprawdę zawieść, jeżeli chodzi o smak. Ale są też inne energole za 2 złote bądź mniej, które są naprawdę bomba. Na przykład X-Energy. To jest jeden z najlepszych energoli klasycznych, jakie miałem okazję pić. A on kosztuje niemrawe 2, czy nawet nie. Poniżej 2 złotych. Ja nie wiem, czy nawet złotówki on nie kosztuje. Co na dzisiejszą inflację, to naprawdę to jest bomba. Więc jak mówię, overallowo
To jest bardzo fajny, intensywny smak arbuza z cukierkami lodowymi, ale mi on nie pasuje. Mega jest podobny do takiego Tigera herbacianego, ale uwierzcie mi, naprawdę nie ma tutaj żadnej herbaty. To jest po prostu energol arbuzowy z domieszką cukierków lodowych. I według mnie tu jest ten balans zachowany, więc dlatego gdzie poleci tu w rankingu arbuzów? Sprawdźmy. No i dobra, jak mówiłem, mamy naprawdę potężną ilość tutaj arbuzowych energoli. Największym porównaniem mógłbym powiedzieć, że można to porównać do Raise Watermelon Frost, ale Raise to był miks tego smaku arbuzowego i jeszcze smaku takiego a la Monster Ultra. Bo te wszelkiego rodzaju lodowe smaki, stricte lodowe, to albo smak jagody, albo smak właśnie takiej cytryny, ale jednak bardziej słodkiej. A tutaj Oshi poszło o level wyżej. Napisało ci Ice Cool Effect, dało ci Ice Cool Effect, dało ci kurde Watermelon plus Ice Candy. No, jeżeli miałem mówić po angielsku, to jednak trzeba było to dokończyć, ale już było tak stricte po naszemu. Jeżeli chciało ci dać arbuza z cukierkami lodowymi, proszę bardzo. I to jakby było według mnie lepsze, ja bym to naprawdę. Nie, dobra, najpierw sprawdźmy, jak to jest z tym. Jak tam jest tutaj na dole. Ej! Boję się, że to może być przedostatnie miejsce, ale jest tyle smaków arbuzowych, droższych, że droższych, ale arbuzowych, że naprawdę ten Oshi miałby naprawdę pod górkę, jeżeli chodzi o te czołowe miejsca. Więc dlatego na dzisiaj to jest takie przedostatnie miejsce, ale nie zrozumcie mnie źle, to jest naprawdę dobry energol. Dali wam w 100% to, co napisali. No i co? Według mnie to by było na tyle. Fajny energol za 2 złote. Nie poszło w sumie z błotem, nie zmieszałem i tak dalej. Spodziewałem się czegoś gorszego. Jeżeli ma być szczery, spodziewałem się czegoś gorszego.